Mąż Karoliny Gruszki ścigany przez rosyjski sąd. Został zaocznie aresztowany. Mąż Karoliny Gruszki, Iwan Wyrypajew, został zaocznie aresztowany przez moskiewski sąd. Reżysera wpisano także na federalną listę międzynarodowych poszukiwanych. Iwan Wyrypajew to reżyser rosyjskiego pochodzenia. Od 2016 roku mieszka z Karoliną Gruszką oraz ich córką w Warszawie. Mężczyzna zdecydował się na wyjazd z Rosji z powodu niezgody na politykę Putina. Od początku wojny otwarcie krytykował działania sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Mężowi Karoliny Gruszki grozi 10 lat więzienia. Jak informuje RMF FM, Iwan Wyrypajew został zaocznie aresztowany przez moskiewski sąd. Postawiono mu zaocznie zarzuty dotyczące celowego podawania nieprawdziwych informacji na temat armii, powodowane nienawiścią czy wrogością narodową. Grozi za to nawet 10 lat więzienia. Co więcej, reżysera wpisano także na federalną listę międzynarodowych poszukiwanych. Tuż po ataku na Ukrainę Iwan Wyrypajew i Karolina Gruszka byli gośćmi podcastu Katarzyny Zdanowicz, gdzie opowiedzieli o tym, jak Rosjanie postrzegają Putina. Reżyser nie krył swojej niechęci do polityki Federacji Rosyjskiej i otwarcie krytykował wówczas to, co dzieje się w jego ojczyźnie. Cały wywiad Katarzyny Zdanowicz z Karoliną Gruszką i Iwanem Wyrypajewem można zobaczyć tutaj. Polecamy. Jeszcze wiele razy Wyrypajew zabierał głos w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wystosował też apel do teatrów na całym świecie, które wystawiają jego spektakle, by wszystkie jego tantiemy przekazywać na pomoc Ukrainie. Zastrzegał, że chodzi o cele pokojowe. Reżyser nie jest zdziwiony tym, co stało się w rosyjskim sądzie. Współpracuję cały czas z Ukraińcami, pomagam Ukraińcom, wspieram Ukrainę, mam flagę Ukrainy, cały czas piszę coś przeciw Putinowi. Mnie się wydaje, że oni mają wiele powodów, żeby mnie oskarżać, powiedział dla RMF FM. Kim jest Iwan Wyrypajew? Iwan Wyrypajew urodził się w Irkucku. Tam ukończył szkołę teatralną i założył pierwszy studyjny teatr Przestrzeń Gdy. Międzynarodowy rozgłos przyniósł mu dramat Sny. Od 2001 roku mieszkał w Moskwie. W 2007 roku poślubił polską aktorkę Karolinę Gruszkę. W 2012 roku na świat przyszła ich córka. Reżyser i aktorka nie chcieli, by dziewczyna dorastała w kraju brutalnej propagandy i postanowili przenieść się do Warszawy. W maju 2022 roku Wyrypajew zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa.